Wiśniowcowi nie pomógł. Wiśniowcy miał łatwą drogę do kosza. Start w ataku. Aleksandrowi. Próba za trzy. Brawo! Do zespołu Dąbrowy Górniczej i będziemy mieli duże emocje, jak wynik będzie na styk. Tego oczekują kibice. Teraz Grochowski z Pustelnikiem. Pustelnik bardzo ustał, błąd Kraków. Bardzo ustał Pustelnik. Szereg Luszczewski, który wybiegł do tej pomocy. No i popełnił błąd Kraków. Zmiana w ekipie Lubelskiej. Wraca Paweł Kowal. I jest to pierwsza prażna. Zatek Pustelnik. Do Szymańskiego. Dwie zasłony, Szymański, Kowalski, Łuszczewski próbuje za trzy. Brawo! Dawno nie widziałem. No, może to podciąć trochę skrzydła wiceliderowi. Odrzucenie do Szymańskiego, ten próbuje za trzy. Nie trafia, kto zbierze. Paweł Kowalski, jest szansa na szybką akcję, ale nie. Pustelnik poczeka, chociaż nie, ładnie do Pawła Kowalskiego. Przed chwilą zebrał, wykończył do łaski. Pewnie dwa punkty. Trenera Wojciecha Wieczorka. Tylko oklaski od lubelskiej publiczności. Zadowoleni kibice, zadowoleni. W obronie Grzegorzewskim. Grzegorzewski oddał na obwód.
do Piechowicza. Piechowicz próbował skończyć, a ten bliski przekup był Grochowski, nie udało się. Start nadal kontynuuje. Środka. Tomek Puszczewski ładnie po końcowej, tylko że nie ma punktu. A z drugiej strony bardzo ładnie, szybko rozegrana kontra, ale też nie ma punktu, no i nie ma zbiórki. Nie poradzili sobie zebranie piłki Paweł Kowalski i Piotr Puszczewski. Ładnie, że punkty nie wpadły, cały czas tylko 10 punktów straty, a widzieliśmy już w pierwszej kwarcie, że nie takie straty gospodarze potrafią odrabiać. I teraz trochę Tomek Puszczewski zaczął tą ręką, ale próby zbiórki. Gospodarze w ataku. Cichy, nieśmiały doping się zrywa. Wreszcie Halimofir. Uszczelnik Czesia to zagrać i w końcu zmierzył za trzy, nie trafił, no poleciał wysoko Aleksandrowicz, ale nie udało się zebrać tej piłki. Dąbrowa Górnicza w ataku. Grochowski pokazał kolegom gest, szarpnął za spodenki. Tak zaznaczają zagrywkę indywidualnie pod koszem. Wołoszyn nie udało się, no ale kolejna strata gospodarzy. Gospodarzy, która przełożyła się na ławkę Łukasza Grzegorzewskiego. Aleksandrow pójdzie do końca i są ten takich dynamicznych wejść, takich młodzieżowych, można by powiedzieć, troszkę szalonych, ale właśnie takich akcji potrzebują gospodarze, bo takimi akcjami w pierwszej kwarcie pięciokrotnie pod rząd, trafiając za trzy punkty, doprowadzili do remisu po 26, a później utrzymywali dystans. Teraz bliski przechwyt o przemyciu Szczeszki. 5 sekund pozostało. Jak to zagrają? No, potykał się, potykał, ale zdążył odrzucić na obwód. Numer 5 Marcin Piechowicz, rzut niecelny, szansa na zmniejszenie strat. 4-6-4 na 3 minuty 50 sekund. Ładna piłka wrzucona do prawa. To jest wybronić aktywności. Zrobiliśmy wspólne 56-64. Na razie prowadzenie zespołu z Dąbrowy Górniczej. Piękne podanie Kowalskiego do Kulikowskiego. Ten drugi znalazł się niespodziewanie sam pod koszem. Zaspali trochę nasi obrońcy. No, nie miał innego wyjścia, tylko ręce z piłką do góry i zdobyć po punkcie. Teraz jeszcze przewinienie, bo tak potrzebne Kruszczewski. Na obrót, próba za dwa, ale kompletnie nieskuteczna piłka, nawet nie wyszła w ręce, spadła bezpośrednio w ręce Piotra Puszczelnika. Teraz on próbuje indywidualnie, ładnie wrzucił do Kowalskiego, Kowalski zablokowany, ale z takim typowym, można powiedzieć, książkowym kelderskim layoutem wypuścił ją, ta spada do kosza. 5-8-6-6. Kibice, speaker, koledzy z ławki domagają się defense, defense, no naprawdę, warto by było dobrze obronić. Próba za trzy, gości, no i sędziowie orzekają, że